Witam wszystkich, zapraszam do przeglądu nowości wydawniczych i propozycji na wakacje. Pierwszą z książek, którą chcę zaproponować, jest książka Żanety Pawlik Za zasłoną milczenia. Jest to emocjonująca opowieść o odwadze, pojednaniu i sile, by zacząć wszystko od nowa. Są to dwie bohaterki, Klara i Dorota. Jedna z nich, Klara, po 10 latach decyduje się po śmierci własnego brata opuścić klasztor. Natomiast Dorota, skazana za zabójstwo męża, wnioskuje o zwolnienie warunkowe. Obie panie, wyrzucone przez zanawias społeczny, po latach w zamknięciu rozpoczynają nowe życie. Tymczasem świat się zmienił, przestał istnieć ten, który pamiętały, a trudne przeżycia, które doświadczały za murami, zostawiły blizny. Jednak się nie załamały i bohaterki nie ustają w walce o prawo do szczęścia. To jest jedna nasza propozycja. Kolejna, Konrada Chęcińskiego, Uzdrowisko. Jest to powieść, która zaczyna się w roku 1986 we wsi Dobrowola, nazywana Uzdrowiskiem. Od lat słynie z malowniczego jeziora i popularnego ośrodka wczasowego. Wszystko się zmienia, gdy na miejsce rzuca cień tajemnicza sprawa zaginięcia 15-latki, w której w willi, w której wypoczywali komunistyczni oficjele. Jedynym śladem obecności tej pani w tej willi był rower zostawiony przez nią przed wejściem. Następnie rok 2005 na parkingu w tej miejscowości, w Uzdrowisku, przyjeżdża oficer policji, prowadzi nieoficjalne śledztwo w związku z tym, że dostaje listy z pogróżkami i są to listy związane z willą i zaginięciem dziewczyny przed kilkunastu laty. Zapraszamy do lektury. Kolejna propozycja, Alec Ville, Po jej odejściu. Jest to opowieść o trzech paniach, Liv, Anastazji i Selmie. Liv mieszka w Norwegii, jest zwyczajną kobietą, matką, która ledwo wiąże koniec z końcem, nigdy nie opowiadała o swoim życiu i swoich sekretach swojemu synowi i zrobi wszystko, by zapewnić mu bezpieczeństwo. Anastazja natomiast przeprowadza się z Rosji do Mediolanu, by pracować jako modelka. Jej życie ulega całkowitej zmianie. Jest bogata, pożądana, ale pokazy na wybiegach mają swoją mroczną stronę. I następna nasza bohaterka, Selma, pracuje w Oslo jako reporterka. Prowadzi dochodzenia w sprawie skandali w branży modowej. Ale nikt nie chce publikować jej artykułów. Wtedy w Norwegii znika kobieta, a Selma odkryje największą historię swojego życia. Zapraszamy. I nasza kolejna, czwarta propozycja, powieść Utracona. Niespodziewanie w Suzy kontaktuje się Anna, dziewczyna, którą Suzy oddała 15 lat wcześniej do adopcji. Gdy zaczynają się spotykać i poznawać, Suzy dochodzi do wniosku, że rodzina Anny jest niepokojąco dziwna. Adopcyjni rodzice dziewczyny przesadnie reagują choćby na fakt, że ich córka odnalazła biologiczną matkę. Jedna wiadomość od Anny, że jest koszmarnie nieszczęśliwa, wystarcza,
by Suzy utwierdziła się w przekonaniu, że Anna potrzebuje jej pomocy. Czy Suzy odkryje prawdziwy powód działania Anny? Czy te tajemnice, które obie skrywały przez lata, ujrzą wreszcie światło dzienne? Jedno jest pewne, tu wszyscy mają jakieś sekrety. Dziękujemy, zapraszamy do lektury. Parafia pod wezwaniem świętego Jacka w Będziemyślu przeżywała renowację misji świętych w dniach od 15 do 18 sierpnia pod hasłem Mario z La Salette. Dziękujemy za Twoje orędzie łez. Duchową odnowę prowadził ksiądz Maciej Kucharzyk, misjonarz Saletyn z Gdańska. W programie znalazły się m.in. apele maryjne, które gromadziły licznych wiernych. Szczególnie uroczysty charakter miało spotkanie 16 sierpnia, kiedy to oprawę muzyczną zapewnili ksiądz Kucharzyk, gitara saksofon, multiinstrumentalista Stanisław Domarski, saksofony oraz Andrzej Filipek, instrumenty klawiszowe.
Diakonia muzyczna w Czarnej Sędziszowskiej zaprasza 30 sierpnia na wieczór modlitwy w intencji uzależnionych. Opiekun diakonii ksiądz Karol Migut zachęca, aby w wydarzeniu wzięły udział osoby uzależnione, ich bliscy, a także wszyscy, którzy czują, że nie są od czegoś do końca wolni. To chyba dotyczy właściwie każdego człowieka, bo nie chodzi w pierwszej kolejności, może właściwie chodzi o te uzależnienia takie bardzo popularne od alkoholu, narkotyków, nikotyny, przez jakieś uzależnienia behawioralne od różnych czynności. Ale chyba też takim tematem, który teraz jest bardzo popularny, to na pewno uzależnienia od całego świata wirtualnego, telefonów, komputerów, gier internetowych, bo to jakoś dotyka chyba zwłaszcza młode pokolenie. A jeszcze w takim kluczu chrześcijańskim, to właściwie każdy z nas lubi to wszystko, co jest przyjemne, a grzech jest przyjemny też dla nas. Więc właściwie jak ktoś zmaga się z czymkolwiek, co przeszkadza mu w tej drodze do takiej pełni szczęścia, do zbliżania się też do Pana Boga, do drugiego człowieka, może przyjść na pewno. Wieczór modlitwy w intencji uzależnionych rozpocznie się o godzinie 19:30 od dwóch świadectw osób, które podzielą się swoimi doświadczeniami i zmaganiami w wychodzeniu z nałogów. Później po tych świadectwach będzie po prostu taka modlitwa wspólna przy Najświętszym Sakramencie. Pomoże nam w tym diakonia muzyczna z naszej parafii, więc będzie śpiew, wspólna modlitwa, jakiś czas na refleksję. Pewnie też ciszę, być może przedstawienie tych wszystkich spraw, z którymi tutaj osoby przyjdą. Nałogi potrafią przejąć całkowitą kontrolę nad życiem człowieka. Oddalają od Boga, rodziny i prawdziwych wartości. Zabierają poczucie wolności, radość i to, co jest naprawdę ważne. Warto zastanowić się nad tym, czy aby nie zatracamy się w czymś. Z pomocą zawsze przychodzi modlitwa, mówi wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Stanisława w Czarnej Sędziszowskiej, ksiądz Karol Migut. Wydaje mi się, że człowiek, każdy z nas składa się z tych dwóch właściwie takich elementów. Tego pierwiastka takiego fizycznego, tutaj to jest nasze ciało, to wszystko, co jakoś tam dotyczy nas tutaj w tym życiu doczesnym. I właśnie tego pierwiastka duchowego, czyli takich jakby dwóch skrzydeł, dzięki którym my w ogóle żyjemy, poruszamy się tutaj na ziemi. I na pewno ten element duchowy, on bardzo wspomaga w tym wszystkim, co takie nasze przyziemne. Dlatego, że możemy odkryć wtedy, że w tym świecie oprócz tego, że mamy konkretnych ludzi, którzy nam pomagają, jacyś specjaliści czy bliscy, których mamy obok siebie, to obok nich jest jeszcze no właśnie ten wymiar duchowy, czyli jest Jezus, jest Pan Bóg, który no też czasami wie wszystko, co jest w naszym sercu. Często pewnie ciężko jest nam się otworzyć przed drugim człowiekiem tutaj na ziemi, a jemu właściwie możemy powiedzieć wszystko, wszystko mu oddać, a wtedy czujemy na pewno taką wielką wolność, bo to jest chyba ważne. Bo nawet wtedy, kiedy my zrzucimy z naszego serca jakiś ciężar, wygadamy się komuś, to jest nam jakoś tak lżej i to też jest pewnie taki jeden z pierwszych kroków, który pomaga nam w wychodzeniu z jakiegokolwiek uzależnienia. Przyznania się
do tego, że mam z czymś problem przed sobą samym, przed Panem Bogiem, a później pewnie też łatwiej to zrobić przed drugim człowiekiem. Przypominamy, wieczór modlitwy w intencji uzależnionych odbędzie się 30 sierpnia w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława w Czarnej Sędziszowskiej. Rozpoczęcie o 19:30. W regionie Ropczyc i Sędziszowa Małopolskiego trwają prace nad wytyczeniem i oznakowaniem szlaku partyzanckiego pierwszego zgrupowania Armii Krajowej obwodu Dębica. Szlak ma upamiętnić walki żołnierzy pod obwodu AK Sędziszów Ropczyce w ramach akcji Burza latem 1944 roku. Trasa szlaku rozpocznie się w miejscu historycznej koncentracji oddziałów w Górze Ropczyckiej, a następnie poprowadzi przez kluczowe punkty, takie jak Gnojnica Wola, Poręby Hechelskie, Zagorzyce Górne, Las Budzisz, Bystrzyca, Wiercany i Wieżyce, Sielec, Podlasek, Sędziszów aż do Krzywej. Szlak ten, mający na celu nie tylko upamiętnienie wydarzeń historycznych, ale także przyciągnięcie miłośników wędrówek, będzie stanowił ważną atrakcję turystyczną regionu. Szlak historyczny pierwszego zgrupowania AK obwodu Dębica powstaje. Trasa jest już wyznaczona i dostępna w aplikacji Traseo, informuje dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach Agnieszka Ochał. Sprawdzamy regularnie, czy działa, i tak właśnie jest. Ponadto odbyliśmy rozmowy i spotkania terenowe z nadleśnictwami Strzyżów i Głogów, ponieważ na tych terenach, na terenach będących w ich zarządzie, w większości ta trasa będzie przebiegać. Uzyskaliśmy wstępne zgody, został wybrany optymalny wariant, przygotowane są także porozumienia, dopracowujemy tylko szczegóły, te porozumienia będą podpisane na dniach. One regulują wzajemne zobowiązania wobec utrzymania szlaku dalszego, czy też takiego właśnie technicznego, czy też estetycznego, zapewnienia bezpieczeństwa, promocji szlaku i odpowiedzialności za osoby, które będą z tego szlaku korzystać. Agnieszka Ochał dodaje również, że do druku zostały już przekazane tablice informacyjne, które będą umieszczone na trasie, oraz znaki kierunkowe, które ułatwią orientację na szlaku. Czekamy na odpowiedź z Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego, ponieważ chcielibyśmy oznakować trasę przy drogach, które są właśnie w Zarządzie Dróg Powiatowych. Czekam na odpowiedź o możliwości takiego umieszczenia takich znaków. Częściowo także to są drogi własności gminy i Wieżyce, przy których przebiega szlak, więc tutaj te dwie odpowiedzi jeszcze dla nas przyniosą jakieś kolejne zadania. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że jedna z części ścieżki biegnąca przez las będący w zarządzie nadleśnictwa Strzyżów wymaga poprawy. Wypoziomowania, dobudowania poręczy, tak przynajmniej zalecają leśniczy, i w związku z tym skontaktowaliśmy się z naszym partnerem projektu, czyli jednostką strzelecką, która ochoczo podjęła się zadania, ale ze względu na wakacje i też może troszkę pogodę nie udało się nam tego zadania jeszcze wykonać. I planujemy te działania, takie zwykłe prace ręczne, wykonać właśnie pod koniec sierpnia. W ramach projektu przewidziano także organizację lekcji tematycznych w szkołach regionu, co ma na celu przybliżenie młodzieży historii działań zbrojnych na tym terenie. W maju odbyły się tutaj takie lekcje próbne w PCEK-u pod tytułem Akcja Burza lokalnie. I w ramach tych lekcji uczniowie wzięli w nich udział, napisali swoje uwagi, także i nauczyciele jeszcze podpowiedzieli, co można w nich zmienić. I taki już dopracowany scenariusz tych lekcji, wydrukowany wraz z prezentacją, zostanie przekazany do 5 szkół, które są partnerami w tym projekcie. Także mają poprowadzić 5 lekcji, więc mamy 5 szkół, 5 lekcji tematycznych każda ze szkół poprowadzi, i dla każdej mamy właśnie taki pakiet przygotowany, który dostaną już na początku roku szkolnego. Inauguracyjny spacer po szlaku zaplanowano na 1 października bieżącego roku. Szlak skierowany jest zarówno do pasjonatów historii, jak i osób lubiących aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Cała trasa liczy ponad 40 km, jednak będzie można ją pokonywać etapami, co pozwoli dostosować wędrówkę do indywidualnych możliwości uczestników.
Aż 103 uczniów z gminy Sędziszów Małopolski otrzymało stypendia burmistrza Sędziszowa Małopolskiego. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 13 sierpnia w Sędziszowskim Domu Kultury. Stypendia wręczali burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć, jego zastępca Marek Pająk oraz przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Stanisław Wozowicz. W wydarzeniu uczestniczyli licznie zgromadzeni uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół. Sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury była wypełniona po brzegi. Burmistrz Bogusław Kmieć wyraził zadowolenie z obecności na uroczystości, podkreślając, że jest ona wyrazem wdzięczności za wysiłek uczniów włożony w ostatnich 10 miesięcy nauki. Dziękujemy Wam za to, że tak pilnie realizujecie te zadania oświatowe, które są przed Wami stawiane. Dziękuję za zaangażowanie również w innego rodzaju czy dyscypliny sportowe, czy wydarzenia artystyczne, bo te stypendia również kierowane są w kierunku tychże uczniów. Dziękujemy nauczycielom, dyrektorom za tak wybitne przygotowanie naszych uczniów w tym minionym roku szkolnym. W tym roku liczba nagrodzonych uczniów oraz kwota przeznaczona na stypendia była rekordowa. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono aż 66 tysięcy złotych. Stypendia przyznawane były w różnych kategoriach, w tym za osiągnięcia sportowe, naukowe, artystyczne oraz za wybitne wyniki w nauce. Pierwszym krokiem do zdrowego grillowania jest odpowiednie przygotowanie grilla. Dietetyczka Monika Jałowiec podkreśla, że należy zacząć od dokładnego umycia urządzenia. Czystość grilla ma kluczowe znaczenie, ponieważ resztki z poprzednich grillowań mogą nie tylko wpłynąć na smak potraw, ale także na nasze zdrowie. Często zdarza się sytuacja taka, że po tym wcześniejszym grillowaniu grilla zamykamy, odstawiamy, a te niekorzystne substancje, które zostają nam na tym grillu, później przy rozgrzaniu kolejny raz, zostają uwolnione i między innymi dioksyny, które są też o działaniu rakotwórczym, trafiają do tego kolejnego przygotowanego przez nas posiłku. Nie bez znaczenia jest również sposób rozpalania grilla. Zastosowanie odpowiednich materiałów, takich jak naturalny węgiel drzewny, bez dodatku chemikaliów, minimalizuje ryzyko przenikania szkodliwych substancji do jedzenia. Nie używać rozpałek w formie płynu czy w formie kostek. Taką wydaje mi się, że najlepszą i najzdrowszą rozpałką to jest zwykły biały papier, niezadrukowany. Warto też pamiętać o tym, że kiedy my musimy dodać tą rozpałkę, no to musimy tą naszą potrawę, która na tym ruszcie się znajduje, zdjąć. Dlatego, że te niezdrowe, niekorzystne substancje mogą później trafić do naszego tego produktu, kiedy znowu będziemy tego grilla rozpalać. Kolejnym istotnym elementem zdrowego grillowania jest wybór odpowiedniego mięsa i jego przygotowanie. Eksperci zalecają, aby mięso zamarynować przed grillowaniem. Marynaty nie tylko wzbogacają smak potraw, ale także redukują ilość szkodliwych substancji, które mogą powstawać podczas smażenia w wysokich temperaturach. W trakcie grillowania wytwarzają się wolne rodniki. Wolne rodniki są to substancje o takim niekorzystnym działaniu na nasz organizm, między innymi o działaniu rakotwórczym. Dlatego warto używać chociażby ziół, które mają działanie antyoksydacyjne, czyli właśnie takie przeciwko wolnym rodnikom. I takie zioła to na przykład rozmaryn, na przykład kurkuma, papryka, czosnek, czyli w sumie takie przyprawy, które warto pod kątem też takim smakowym do tego mięsa użyć. Warto rozważyć zdrowsze zamienniki tradycyjnych potraw z grilla. Ja uważam, że warto tego grilla urozmaicić, czyli nie korzystać tylko i wyłącznie z takich nudnych kiełbasek, tylko wykorzystać też inne produkty na tego grilla, które możemy znaleźć w sklepie. Oczywiście można grillować również karkówkę, ponieważ kiedy my grillujemy, ten tłuszcz z karkówki zostaje wytopiony, więc też jako forma przygotowania posiłku grillowania powiedziałabym, że jest zdrową formą przygotowania posiłku. Natomiast warto pamiętać, żeby na grilla położyć chociażby zamiennik takiej zwykłej kiełbaski grillowej, może być to kiełbasa biała, która zwykle zawiera dużo mniej tłuszczu i więcej mięsa niż tradycyjne kiełbaski, jakieś kornetki. Warto też spróbować na grillu zrobić rybę. Przede wszystkim też warto korzystać z chudego mięsa drobiowego, chociażby z piersi z kurczaka, ale też bardzo zachęcam, żeby na grilla położyć szaszłyki. Wydaje mi się, że to nie jest skomplikowane dania, żeby położyć na grilla, a wydaje mi się, że sprawdzi się i dla dużych, i dla małych, dla wszystkich osób, które na tym grillu uczestniczą.
I wydaje mi się, że warto na grill położyć również warzywa, żeby one nam towarzyszyły, chociażby paprykę, cukinie, które teraz w sezonie są, pieczarki i traktować je jako dodatek do naszego tego dania mięsnego. Kolejną ważną zasadą jest unikanie przypalania potraw. Przypalone jedzenie jest trudne do strawienia, dlatego warto kontrolować temperaturę i czas grillowania, aby potrawy były soczyste i zdrowe. Rzeczywiście to przypalenie będzie powodowało, że ten produkt będzie ciężko strawny, więc warto stać przy tym grillu, pilnować go, żeby to mięso nam się nie spaliło. Czasem się zdarza tak, że wewnątrz mamy mięso surowe, a na zewnątrz ono już spalone. To znaczy, że jest za wysoka temperatura na grillu utrzymywana, więc warto często obracać to mięso, chociażby, żeby właśnie ta taka skorupka na tym naszym mięsie się nie wytworzyła forma prawidłowego przygotowania tego produktu. Dania z grilla często podawane są z różnego rodzaju sosami. Aby zachować zdrowotny charakter posiłku, warto wybierać zdrowsze alternatywy, takie jak sosy na bazie jogurtu, świeżych ziół czy cytryny, zamiast ciężkich i tłustych majonezów. Warto pamiętać o tym, że w keczupie znajduje się bardzo duża ilość cukru. Chociażby w sosach gotowych, czosnkowych, w jednym opakowaniu może znajdować się nawet 10 łyżeczek cukru, więc one są często wysoko przetworzone. Dlatego zachęcam, żeby wykorzystywać domowe, samodzielnie zrobione sosy. Wydaje mi się, że zrobienie domowego sosu czosnkowego nie jest skomplikowane, a na pewno nie użyjemy w nim 10 łyżeczek cukru. Zdrowe grillowanie to nie tylko kwestia wyboru odpowiednich składników, ale także dbałość o właściwe techniki przygotowania potraw. Dzięki tym prostym zasadom możemy cieszyć się smakiem grillowanych dań, nie rezygnując ze zdrowego stylu życia. Zespół pieśni i tańca Rochy Kapela oraz delegacja władz samorządowych reprezentowali 14 sierpnia gminę Sędziszów Małopolski na 48. Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej w Krakowie. Przed odjazdem do stolicy Małopolski udało nam się porozmawiać z członkami zespołu, przedstawicielami władz oraz dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Katarzyna Hagdej, dyrektor Sędziszowskiego Domu Kultury, wyjaśniła, że Rochy wzięły udział w festiwalu na zaproszenie Samorządowego Centrum Kultury w Sędziszowie, w województwie świętokrzyskim, mieście partnerskim. Prezentują się tam rzemieślnicy, wystawcy, nie tylko z terenu Polski, ale również z zagranicy. Są również występy zespołów folklorystycznych, kapel muzycznych. Wszystko po to, żeby promować tą autentyczną sztukę ludową, prezentować ten rodzimy folklor. To jest wyjątkowe miejsce, Kraków, rynek, miejsce piękne, odpowiednie, myślę, do kultywowania tradycji polskiej ludowej. Więc kolejna okazja, cieszymy się, że możemy znowu się zaprezentować i w innym miejscu. Zastępca burmistrza Sędziszowa Małopolskiego Marek Pająk podkreślił, że wyjazd na festiwal stanowił kolejną okazję do spotkania z miastem partnerskim, tym razem na płaszczyźnie kulturowej, co jest jednym z punktów porozumienia o współpracy obu miast. Mieliśmy okazję być w tym roku, w miesiącu styczniu, w samorządzie Sędziszowa Świętokrzyskiego. Tam mogliśmy uczestniczyć w sesji Rady Miejskiej. Zwiedzaliśmy zakład, taki duży u nich Sefako, to jest produkcja kotłów. Czyli ogólnie mówiąc, zrobiliśmy takie rozpoznanie, taki rekonesans, można powiedzieć. I zaprosiliśmy delegację partnerskiego miasta Sędziszowa ze Świętokrzyskiego, województwa świętokrzyskiego na uroczystą sesję, która miała miejsce 28 lutego bieżącego roku. I na tej sesji właśnie zostało podpisane przez pana burmistrza porozumienie między innymi na bazie kulturalnej, sportowej, takiej prorozwojowej, czyli wymiana takich doświadczeń między samorządami. Na krakowskim rynku głównym w ramach festiwalu odbywały się liczne występy muzyczne, a stoiska z rękodziełem i ozdobami przyciągały licznych odwiedzających. Zespół pieśni i tańca Rochy zaprezentował tańce rzeszowskie i krośnieńskie, które stanowią istotny element dziedzictwa kulturowego regionu. W 2024 roku przypada 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski.
Z tej okazji miejsko-gminny ośrodek kultury w Sędziszowie Małopolskim zaprosił 14 sierpnia na spektakl pod tytułem A ponad ziemią z kulami latały brylanty, rzecz o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, który odbył się w ramach cyklu Środowisko Kultury. Widowisko opowiada o losach Barbary, żony Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, młodego poety i żołnierza, który zginął podczas Powstania Warszawskiego. Spektakl ukazuje, jak Barbara wspomina swojego męża, miłość ich życia oraz spotkania z jego dawnym profesorem z gimnazjum. Te wspomnienia prowadzą ją przez radosne i beztroskie lata młodości, aż do tragicznego finału, gdy podąża drogą ukochanego męża. Na scenie wystąpili Przemysław Tejkowski oraz Adrianna Kieś, którzy poruszyli widzów swoją grą, oddając trudne i bolesne emocje związane z tematyką spektaklu. W rozmowie z aktorem Przemysławem Tejkowskim dowiedzieliśmy się, jak radzi sobie z tak emocjonalnym materiałem. Staram się przede wszystkim pokazać młodym ludziom głębokie treści zawarte w tym spektaklu, by zrozumieli wagę tamtych wydarzeń i ich wpływ na naszą historię, powiedział Przemysław Tejkowski. Na scenie widzimy taką bardzo poetycką, trochę wydumaną, może niekonkretną Barbarę Baczyńską, ale generalnie to każda dziewczyna w powstaniu, która przeżywa śmierć swojego chłopaka, męża, który jest w ciąży, która za chwilę zginie. Więc z tymi emocjami już się oswoiłem, bo spektakl powstał w 2014 bodaj roku, więc na 70-lecie powstania. Ale wciąż chciałbym oswajać tematem szczególnie młodych ludzi. Spektakl A ponad ziemią z kulami latały brylanty, rzecz o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, został skomponowany w sposób, który nie tylko bawi, ale także wzrusza, niosąc ze sobą potężny ładunek emocjonalny i historyczny. Baczyński, poza tym, że pisał bardzo poważną i przepiękną poezję, fascynował się na przykład Gombrowiczem i napisał opowiadanie Gimnazjum Boobalka I, wzorowane na Ferdydurkę. I duża część tego opowiadania jest wpleciona tutaj na scenę. Barbara z profesorem Krzysztofa wspominają lata szczenięce i się po prostu bawią. Także staramy się emocjami widza tak sterować, żeby również się śmiał, a poprzez to tragiczny koniec jeszcze bardziej wzrusza po prostu. To jest tak piękna literatura. To był tak wrażliwy człowiek, taki piękny obserwator świata. I nie tylko tego zewnętrznego, ale też tego, co dzieje się z człowiekiem, jak człowiek postrzega świat. Że po prostu chciałem poprzez to piękno wypowiedzieć się do ludzi o świecie, który odszedł. Te pieluchy powstańcze to są autentyczne pieluchy, pieluchy robocze. To są kartki z kalendarza, które Muzeum Powstania Warszawskiego wydało. Mam zgodę na ich publikację. Zresztą koleżanka, która poprzednio grała Barbarę, ręcznie te wszystkie kartki z kalendarza wykonało. I tam rzeczywiście jest napisane, co którego dnia powstania się działo. Tak więc chcę tę cząstkę tego świata, którego już nie ma, po prostu pokazać ludziom, a przychodzą od 5 do 105 lat, bo to przedstawienie nie ma ani do dołu, ani do góry ograniczeń wiekowych i naprawdę się wzruszają, przeżywają to mocno. W ramach kontynuacji cyklu Środowisko Kultury już 11 września odbędzie się kolejne wydarzenie. Tym razem Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na recital Joanny Biedrzyńskiej pod tytułem Ada to nie wypada, który rozpocznie się o godzinie 19. Bilety na to wydarzenie można nabyć na stronie www.mgoks.pl oraz w kasie Kina Jedność. 15 sierpnia w Sędziszowie Małopolskim miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu kulturalnym naszej gminy – gminne dożynki. Wydarzenie to zgromadziło licznych mieszkańców, którzy wspólnie świętowali zakończenie tegorocznych żniw. Rolnicy, jak co roku, wyrazili wdzięczność za obfite plony, a mieszkańcy mieli okazję do integracji i wspólnej zabawy. Obchody Święta Plonów rozpoczęły się o godzinie 15.30 na ulicy Słonecznej, gdzie zebrały się grupy dożynkowe. Następnie, zgodnie z tradycją, barwny korowód przejechał do kościoła farnego. Thank you.
O godzinie 16 odbyła się uroczysta msza święta. Homilię wygłosił proboszcz parafii pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sędziszowie Małopolskim, ksiądz Ryszard Lis. Przynosimy dzisiaj kwiaty, zioła, owoce i zboża, aby Bogu za te dary podziękować, aby podziękować za Boże błogosławieństwo i łaskę w zbiorach i owocach ludzkiej pracy. Ale oprócz tych pięknych kwiatów, ziół, owoców i zbóż, które daje nam Bóg z naszych pól, ogrodów, sadów, ogródków, potrzeba byśmy przynieśli jeszcze coś ważniejszego. Dzisiaj jest okazja, by tak jak Maryja, wychwalać Boga za wszystko, co Bóg czyni w naszym życiu, za wszystko, kim jesteśmy. I chociaż w naszym życiu nie wszystko nam wychodzi tak, jak byśmy chcieli, jak sobie to planujemy, jak sobie to wymarzymy, nie wszystko nam się udaje, to jednak naprawdę mamy za co Bogu dziękować. Po mszy uczestnicy przenieśli się na miejski stadion, gdzie oficjalnie rozpoczęły się dożynki. Rozpoczynamy nasze piękne świętowanie w dniu zwycięstwa Czuru nad Wisłą. Proszę Państwa, świętujemy tak naprawdę święto wielkiej wdzięczności. Wdzięczności dla polskiego munduru i wdzięczności dla ludzi, którzy swoją ciężką pracą przynoszą nam chleb. Dzisiaj wieńczymy ich wspaniałą pracę wspólnym świętowaniem. Za chwilę pierwsza grupa dożynkowa zatrzyma się przed sceną i zajmie swoje miejsce. Ogromne brawa dla naszych ojców z Niemcami Dożynkowymi. Uroczystość zainaugurowały przemówienia władz gminy oraz zaproszonych gości, które podkreślały trud i zaangażowanie rolników, dziękując im za ich nieocenioną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Dożynki to święto polskiej wsi, które od wieków wpisuje się w naszą narodową tradycję. To czas radości z zebranych plonów, ale również czas odpoczynku po ciężkiej, wytężonej pracy. Ten piękny staropolski obyczaj jest nieodzowną częścią naszej chrześcijańskiej tożsamości i kultury. Dlatego też dziś wzorem naszych ojców pierwsze kroki postawiliśmy i udaliśmy się do kościoła farnego w Sędziszowie Małopolskim, by tam podczas uroczystej Eucharystii dziękować dobremu Panu Bogu za opiekę, za szczęśliwe zakończenie żniw, za obfitość plonów ziemi. Dziękować za rolników i za ich trud, bo praca, jaką wykonują, to nie jest zwykły zawód. To jest, drodzy Państwo, powołanie. To jest ciągły czas współpracy z naszym Stwórcą, który powierzył człowiekowi ziemię, by on ją mógł uprawiać, nią się opiekować w zgodzie z prawami natury. To czas pracy, który cały czas powtarza się cyklicznie, zgodnie z mijającymi porami roku. To ciężka, trudna, mozolna praca, wymagająca wiele poświęceń. Bo taka, drodzy Państwo, jest nasza ziemia. Ona oczekuje od nas wszelkiego oddania, wszelkiej wrażliwości, ale za tą miłość ofiaruje skarb najwyższy, stokrotność plonów. Dzisiaj obchodzimy dożynki w Sędziszowie Małopolskim i te dożynki są wyrazem, jak już burmistrz zaznaczył, wyrazem wdzięczności, opatrzności Bożej za dary nieba, które mogliśmy spokojnie zebrać w tym roku. Bo rzeczywiście pogoda nam dopisała, plonów nie zabrakło, mamy zebrane oficie plony. Dzisiaj zastanawiamy się nad tym,
jaki będzie rok następny, co będzie dalej, ale będąc w nastroju wdzięczności, widzimy dobro, które doświadczamy z różnych stron. Widzimy, że nasza gmina pięknieje, że w naszym powiecie jest stabilizacja i również dzieje się wiele dobrego. Widzimy, że w województwie następuje rozwój i chcielibyśmy, aby w naszym kraju również była stabilizacja, był spokój i by były warunki do dalszego rozwoju, egzystencji, do dalszych inwestycji w naszym kraju. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dożynki gminne. Niestety nie mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu razem z Państwem. Za pośrednictwem tego listu przekazuję wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia. Dożynki to czas radości, zabawy. Liczne zespoły artystyczne wykonujące piękne ludowe pieśni umilają wszystkim zgromadzonym ten wyjątkowy dzień, przywołując wspomnienie minionych czasów. Dzięki wspólnemu świętowaniu umacniają się więzi społeczne i poczucie przynależności do swojej małej ojczyzny. Życzę Państwu udanego świętowania, pełnego radości i uśmiechu. Podpisała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Dożynki to czas wyjątkowy nie tylko dla rolników i mieszkańców wsi, ale dla nas wszystkich. Poprzez to święto wyrażamy bowiem naszą wielką miłość do małych ojczyzn, szacunek do ziemi oraz wdzięczność za otrzymane plony. Dożynkowe uroczystości to również manifestacja naszego przywiązania do tradycji przodków, która spaja nas i umacnia jako wspólnotę. Symbolem święta plonów jest chleb. Piękne bochny będące symbolem życia oraz pracy rolników, prezentowani w czasie dożynkowych spotkań, cieszą oczy i napełniają radością, że tradycja ich wypieku jest wciąż żywa, szanowana i przekazywana kolejnym pokoleniom. Podobnie jest w przypadku dożynkowych wieńców, wyplatanych misternie przez wiele dni z tego, co zrodziła ziemia, które wypełniają kolorytem dożynkowe uroczystości, stając się jednocześnie barwną manifestacją naszego przywiązania do tradycji. Na Podkarpaciu te zwyczaje są wciąż żywe, kultywowane, za co serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dbają o tą piękną tradycję. Szczególne podziękowania składam wszystkim podkarpackim rolnikom, dla których to święto jest ukoronowaniem całorocznej ciężkiej pracy. Dziękuję za codzienny trud, za wszystkie wysiłki wkładane w to, by ziemia przyniosła jak największe plony, a gospodarstwa rozwijały się i prężnie funkcjonowały. Doceniając ten fakt, raz jeszcze składam wszystkim podkarpackim rolnikom podziękowania za codzienny trud oraz życzę, by ta ciężka praca dawała satysfakcję. Niech towarzyszy Wam zawsze Boża opieka i sprzyja pomyślność. Szczęść Boże. Z wyrazami szacunku Władysław Ortyl. Szanowni Państwo, pozwólcie, że również od siebie złożę dzisiaj życzenia tym, co żywią i bronią polskim żołnierzom, tym, którzy są w służbie stałej, tym, którzy są w obronie terytorialnej, a także w rezerwie. Jest w naszym gronie wielu takich. Życzę Wam wszystkim żołnierskiego szczęścia. Szczęść Boże. Swoje słowa chciałbym skierować do rolników, bo to dzięki nim na naszych stołach nie zabraknie chleba. I to Wy, drodzy rolnicy, zmagacie się z wieloma przeciwnościami. Jest ich dużo. Wiem o tym dlatego, że też działam w Podkarpackiej Izbie Rolniczej i spotykając się w różnych miejscowościach, wiem, jakie problemy dotykają polskie rolnictwo. Staramy się też to wspólnie rozwiązywać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dzisiejsze święto to podsumowanie tej ciężkiej, trudnej pracy. Chciałabym również serdecznie podziękować grupom dożynkowym. Wiem, ile wysiłku wkładają w przygotowanie tak pięknych wieńców, ile kosztuje przygotowanie całego wydarzenia. A też wiem o tym dlatego, że sama przygotowywałam, kiedy byłam sołtysem sołectwa Zagorzyce Górne i wiem, że jest to ogromny wysiłek, ale też ogromna radość. Tym bardziej jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy angażują się podtrzymywanie tradycji dożynkowych. Dożynkowa scena tętniła życiem dzięki licznym atrakcjom artystycznym. Występy grupy dziecięcej młodszej, grupy wokalnej młodszej, grupy obrzędowej i kapeli zespołu pieśni i tańca Rochy wprowadziły zgromadzonych w doskonały nastrój. Publiczność miała też okazję posłuchać koncertu zespołu Moja Scheda z Trzciany. Sąd postawię, spać się kładzie, lecz muzyka dalej gra. Nie usiedzi nikt na ławie i zasięga nam sam dna. Proszą chłopcy, panie, lecz i tańczy do białego dnia. Serce rwie się do poleczki, niech na matusz będzie zła.
zawsze na nich dam. Gdy warkocze i są rzeczki, tu wirują także ak. Serce rwie się do koleżki, niech ta matusz będzie zła. Wiem, co tam jutro będzie, póki tu muzyka gra. Przecież nic mi nie ubędzie, kiedy schodzę, pójdę w tam. Siedem groszy.
Tradycyjnie podczas sędziszowskich dożynek swoje programy artystyczne zaprezentowały trzy miejscowości. W tym roku były to Góra Robczycka, Boreczek oraz osiedle Wolica Piaskowa. Thank you.
Dziękuję.
Jednym z najważniejszych punktów programu był konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Publiczność zdecydowała, że trzecie miejsce przypadło grupie wieńcowej z Klęczan. Drugie miejsce zajęła grupa z osiedla Borek Wielki, a zaszczytne pierwsze miejsce zdobyło osiedle Kawęczyn. Współudział. A to najbliżej radujący się Kawęczyn, sędziszowski. Osiedle Kawęczyn, również niedawno przyłączone do miasta Sędziszów Małopolski. Nagroda czek w wysokości 1500 zł w rękach naszych wspaniałych mieszkańców tego osiedla. Gratulujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy wszystkim, którzy wykonali te przepiękne wieńce dożynkowe, którzy wzięli udział w dzisiejszych dożynkach. Kulminacją wieczoru był występ zespołu Łzy, który dostarczył publiczności niezapomnianych wrażeń muzycznych. Witamy serdecznie, pozdrawiamy widzów telewizji Sędziszów Małopolski. Dla Sary Chmiel, wokalistki zespołu, był to szczególny występ, gdyż miała okazję zaśpiewać w rodzinnych stronach. Ja się cieszę, że wracamy tutaj często na Podkarpacie. Chyba nas tu lubią, bo często gramy na Podkarpaciu. Natomiast wyjątkowo blisko mojego domu, ponieważ tylko 30 minut. Publiczność bawiła się przy takich przebojach jak Agnieszka, Narcyz czy Oczy szeroko zamknięte. Sędziszów, ja krzyczę! Ale ja was chcę teraz usłyszeć. Śpiewajcie! Przepraszam i dziękuję. Jestem piękny i uroczy. Jestem przecież najpiękniejszy. Brawo dla was! Thank you.
Po koncercie, zgodnie z tradycją, odbyła się zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych. Gminne dożynki w Sędziszowie Małopolskim były nie tylko okazją do podziękowania za plony, ale także do wspólnego świętowania i integracji mieszkańców. 24 sierpnia będzie w Sędziszowie Małopolskim dniem pełnym sportowych emocji, zdrowej rywalizacji, zespołowej współpracy i fantastycznej zabawy. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich na stadion miejski, gdzie odbędzie się Święto Sportu. Dla uczestników przewidziano wiele atrakcji. Serdecznie zapraszamy wszystkich na największe Święto Sportu w historii Sędziszowa Małopolskiego, które odbędzie się 24 sierpnia, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 9, tutaj na Stadionie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim. Jest to dla nas największe święto, ponieważ pierwszy raz w historii będą trzy turnieje toczyły się równolegle w ciągu jednego dnia. Trzy turnieje w ciągu jednego dnia w jakich dyscyplinach? Jest to piłka nożna i turniej dla dzieci z rocznika 2016 i młodszych. Będzie on odbywał się na boisku głównym na stadionie. Oprócz tego będzie równolegle toczył się turniej siatkarskie szóstki zorganizowany przez Klub Sportowy Marwę Sędziszów Małopolski. Będzie on odbywał się na boisku do plażówki. I jeszcze jeden turniej, Sędzi Streetball Cup, który będzie tutaj na boisku asfaltowym. Celem wydarzenia jest promowanie aktywnego trybu życia oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży różnymi dyscyplinami sportowymi. Chcemy przyciągnąć przede wszystkim jak największą liczbę dzieci i młodzieży, ale także oczywiście widzów, kibiców, ponieważ tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, oprócz turniejów, w których każdy będzie mógł wziąć czynny udział, ponieważ dostosowaliśmy te turnieje do wieku uczestników. To przygotowujemy również z zaprzyjaźnionymi firmami z Rzeszowa, z Flyparkiem, Fly Center, Podkręcone Rzeszów. Przygotowujemy atrakcje dla wszystkich uczestników, ale także właśnie dla kibiców. Chcemy oczywiście krzewić tutaj kulturę fizyczną i sport i pokazywać, że to jest tak bardzo dobra rzecz do spędzenia aktywnego czasu. Kibice i mieszkańcy, którzy 24 sierpnia przybędą na stadion, aby dopingować uczestników turniejów, na pewno nie będą się nudzić, zapewnia instruktor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim Kamil Frysztak. Będzie dostępna oczywiście gastronomia. Firmy zaprzyjaźnione z Rzeszowa, czyli właśnie Flypark, Fly Center, Podkręcone Rzeszów, zaproponowały pewne gry i zabawy dla wszystkich uczestników. Będą do wygrania vouchery do skorzystania z takich maszyn rozrywkowych. Będzie można je wykorzystać właśnie z rodziną w trakcie jakiegoś wolnego wyjazdu do Rzeszowa. Także atrakcji będzie bardzo dużo. Przygotowujemy też oczywiście kilka niespodzianek, ale to już wszyscy poznamy je na turnieju. Jedną z większych atrakcji wydarzenia będzie profesjonalny pokaz trików piłkarskich jednego z największych polskich futbol freestylerów Dawida Jastrzębskiego. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że na udział w poszczególnych turniejach obowiązują zapisy za pośrednictwem skrzynki mailowej mosirsedziszow@gmail.com. Zapisy potrwają do 22 sierpnia.
pasji do filmu.